Otóż witam was wszystkich w Kielcach. Dzisiaj sobie pojedziemy do Katowic, a tak, żeby się przejechać, zobaczymy, co tam jest ciekawego. Pojedziemy sobie dzisiaj do Katowic. Dzisiaj będą 2 godziny drogi. Jest dokładnie 8 rano, więc 8:03 nawet jest. Więc no, dzisiaj mamy piątek. Ciekawe, co tam ciekawego w Katowicach. Jedziemy do Śląska tak naprawdę. Dobra, okej. Na chwilkę sobie pojedziemy do... No, może nie na chwilkę, tylko... może... Na kilka godzinek pojedziemy sobie do Katowic. Tylko czekajcie, wyciszę sobie dźwięki, żebyście dokładnie mnie słyszeli. Czekajcie, bo coś się tu zrąbało. Coś się tu zrąbało ewidentnie, ale dobra, okej, już. Już można se jechać. Dobra, okej. No dzisiaj 2 godzinki drogi mamy, więc no. No, chciałbym wam tylko tyle powiedzieć. No widzę, że znów będę musiał jechać jak w Anglii. Czemu się tutaj... ja nie wiem, ale te auto jest zrąbane trochę. Boże, co ja wpisuję na wyszukiwarkę. No znowu będziemy musieli jechać jak w Anglii, no nie super, niedobrze. Niedobrze, że muszę jechać jak w Anglii. Bo kurde, może być czołowe zderzenie i oczywiście jeszcze tutaj nie zrobię jakby takiej drogi do autostrady, prawda? Dobra, ale widzimy się jak już będę na Śląsku, w województwie śląskim, więc no. Widzimy się jak już będę na Śląsku. Dobrze, już natomiast już byłem po skrzyżowaniu w Krakowie. O kurde, no tutaj światła są, które lewitują. Nie wiem dlaczego. Ale dobra, już jesteśmy w Katowicach. Tutaj sami widzicie, że tutaj tabliczka, prawda? Dobra, okej, chociaż tutaj zrobili drogę ładną, super. O, ciekawe co tam będzie. Tutaj tablica rozwalona, więc no niedobrze. Ale dobra, natomiast musimy ustąpić pierwszeństwa, da się tutaj nawet wyprzedzać. O, nawet chodniczek tutaj jest, mamy tu chodniczek, bardzo dobrze tutaj zrobili. Dobra, okej, myślę, że już przejeżdżam osobę. O, i ładnie, parking! O kurde, no wreszcie tutaj jest jakby, powiedzmy, że po prostu nie ma tej linii, można jechać... Jak w Polsce wreszcie. Dobra, okej. My musimy tak sobie wjechać, bo tutaj tylko wyjeżdżają ci, co już wyjeżdżają z parkingu. I pójdźmy dzisiaj do centrum. Oto nasze zadanie. Dobra, okej. Mamy 10 rano. Wziąłem sobie pieniążki, może tak w razie czego. Bilet musiałem kupić autostradowo. Autostradową. O, no tak. No i chciałbym wam powiedzieć, że ja gratuluję, w sumie możecie mi gratulować, ale ja też się cieszę, że dobiliście już 150 subów do końca tego roku, więc no super, super. I jeszcze 2 dni i już mamy 2023, tak. Jutro też wam złożę życzenia, bo dzisiaj jest piątek 30 grudnia, prawda? O, tutaj mamy maczka, ale dzisiaj nie jemy mięsa, więc no niestety na teraz nie pojemy. Troszeczkę. Albo sobie wezmę chociaż sałatkę. To chociaż odżywiam się. Będę się odżywiać. Skąd widzę, że po prostu filmiki poza Pinewoodem, prawda? Czyli, że ja nie nagram teraz Pinewooda, tylko jak w czasie urlopu. To widzę, że wam się bardziej podobają. Skąd widzę? Możecie mi wyrazić opinię w komentarzach, prawda? Dobra. I pamiętacie, że w sumie na 200 subów albo na 100 lajków, albo, mówię wam albo, tam gdzie nagrywałem, gdzie tam rozwalałem klasę, no to jeszcze zrobię tą powtórkę, ale zrobię tak, że kupię 10x, że po prostu, żeby 10 razy wszyscy na tym serwerze robili wszystko. Tak, naprawdę, to będzie rozwalona klasa. Naprawdę, no... Akurat tu mamy pizzę, dobra, zaraz tu przejdziemy do opinii. Więc tam, gdzie nagrywałem, że rujnuję klasę, no to możecie dobić 100 lajków albo 200 subów na moim kanale. To będzie kolejna część, więc no. O, tutaj mamy ten sam hotel, co jest w Kielcach. Dobra, okej, tutaj mamy muzeum, skąd widzę Bank Narodowy w Katowicach.
na Śląsku. Dobra, tutaj mamy supermarket, skąd widzę, i Super Me. Dobra, tutaj mamy Apple, tu mamy galerię handlową, tutaj tacos. O, komputery, może pójdę sobie do komputerów, co? Może mi się sprzyda chociaż nowy komputer, bo już mi ledwo zipie. Dobra, okej. Skąd widzę, że chyba tutaj zapomnieli zmienić jakby powiedzmy grafiki. Zapomnieli zmienić grafiki, bo widać, że tu jest Windows Vista, to już jest dość stary system. Tutaj Longhorn XP, bardzo stare. Więc chyba zapomnieli to zmienić. Dobra. O, ale chociaż tutaj dziesiątkę zrobili. Dobra, okej. Czy tylko serio mają dziesiątkę? Może jedenastkę mają chociaż? No dobra, nie. Chociaż dziesiątka to jest chyba najlepszy system według mnie. Chociaż mam jedenastkę, prawda? O, tutaj mamy na przykład Minecrafta. No, na przykład. Dobra. O, tutaj mamy Windows 11. Wyobraźcie sobie, że tam jest Windows 11. O, ten komputer mi się bardziej przyda. No, tylko że to jest grafika, ale pod grafiką, czyli jak ściągniemy tą grafikę, to już jest normalnie komputer, prawda? Czyli w sumie w sensie monitor z komputerem, nie? Tylko pytanie, dlaczego to jest 2014, bo chyba Windows 10 został stworzony w 2015, a chyba że to beta, prawda? Może to beta. To ja się w tą sprawę nie włączam. Dobra, myślę, że chyba sobie kupimy ten komputer, oczywiście. No myślę, że najlepszy dla mnie dla biura, prawda, do Pinewooda. Ale skąd widzę, że jeszcze, że tam była propozycja przedłużenia urlopu. Tam macie chyba do lutego, czy tam do stycznia, więc chcecie, abym do 20 stycznia przedłużył, prawda? Oczywiście opinie, znaczy zagłosujcie do 2 stycznia, bo muszę to zgłosić. Ale serio, jak chcecie do 16 lutego? Może... Bo żebym, kurde, coś, może jeszcze coś bym zrobił, prawda? Ale dobra, myślę, że sobie kupimy, jeszcze porozmawiam z panią sprzedawcą, tak? No i wszystko załatwimy. Dobrze, no to ten komputerek i monitorek. Dobrze, to będzie 5999 zł. Dobrze, okej, proszę, tutaj mam, tutaj karta. Dobrze, na fakturę czy paragon sam? Paragon. Dobrze, no to tutaj proszę bardzo, tutaj to Rebeczka i życzymy miłego dnia. Dziękuję na zajem. Dobra. Okej, załatwiliśmy komputerek. Dobra. Załatwiliśmy komputerek. Może byśmy sobie poszli gdzieś, nie wiem, do restauracji? O, tutaj mamy nawet jakby fryzjer. Fryzjer mamy nawet. Ale ja już mam obcięte włosy. Wczoraj je obciąłem, tak? Wczoraj je obciąłem. Dobra, skąd widzę, że tak samo mamy więcej niż 150 osób, więc bardzo się cieszę. Myślę, że chyba kochacie takie poza Pinewoodem filmy, bo chyba już się wam nie podobają te filmiki. Nie wiem, ale możecie mi wyrazić, jak wam się nie podobają, no to może znajdę nową pracę na jakieś... Nie wiem, na przykład. Ale zobaczymy. Dobra, czy coś tu jedzie? Nie. Dobra, okej. Tu mamy muzeum w Katowicach, ale na razie chyba jest zamknięte. Dobra. Okej, to tak. Widzimy się, jak już spakuję komputerek do bagażnika, bo też mam w sumie duży bagażnik. Dobrze, natomiast już spakowałem sobie komputerek. Dobra, okej. Mamy którą godzinę? 10:45. Dobra. To czy sobie możemy pochodzić i może o 11:30 zjemy sobie może sałatkę. Dobra, okej. Może jeszcze sobie trochę pochodzimy, ale tutaj ładnie, naprawdę. Nawet ładniej niż w Kielcach, no. Okej. General Store. O, co tu tutaj mamy? Dobra, okej. Co tutaj mamy? O, dzień dobry. Tutaj co mamy? Aha, dobra, tylko jakby sklep spożywczy. Dobra, nie, dziękuję. Do widzenia. Dobra, okej. Dobra. O, tutaj mamy nawet kiosk, to może sobie pójdźmy do niego. Może sobie coś kupimy. No nie wiem, ale dobra. Okej, to może jeszcze sobie coś popatrzę i już może pójdziemy do kiosku.
Dobrze, ja już sobie pochodziłem. Na chwilkę się tutaj zatrzymałem, aby sobie trochę odpocząć. Więc możemy trochę usiąść. Skąd widzę, że już mamy 11, więc no, jeszcze tak nie wiem. Nie wiem, co jeszcze byśmy tak porobili. Nie wiem. Może odwiedźmy szpital, może będzie tym dobrym pomysłem. Dobra, ale na kilka godzin żeśmy tu przyszli, więc no. Dobra, myślę, że chyba będę wyjeżdżać koło tak 15:50, myślę, że tak. Otóż mamy dzisiaj, no wiem, piątek mamy, prawda? Oczywiście jutro się będziemy przygotowywać do Sylwestra, tylko że mały problem jest. Chyba byśmy musieli wyjechać do Krakowa na rynek, bo tam najbardziej strzelają fajerwerkami, prawda? Ale to już zaraz wam powiem. O, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, co podać? Dobrze, okej. Okay. Co możemy tutaj mieć? Tu Joe's Chips, dobra. Okej. Okay. To jeszcze sobie popatrzę. Dobrze, no spokojnie. O, woda. Dobra, na przykład. Wodę mamy. Windows 7. Aha. Nie wiem, co tutaj pisze. Bo to jest trochę takie niewyraźne, bo jest tutaj mróz. Minus. Nie wiem ile stopni. Już nie pamiętam. Dobra. To poproszę tak wodę i. I co jeszcze? No i poproszę i. No i w sumie. Kebaba. Dobrze, czy to wszystko? Tak. Dobrze, 99. Dobrze, proszę. Dobrze, proszę czekać na zamówienie. Chociaż sobie kebaba zjemy. Ale proszę, proszę, kebaba bez mięsa. Dobrze, to sałatka, tak? Kebab z sałatką. Tak, poproszę. Dobrze, proszę czekać na zamówienie. Ja nawet nie rozumiem, dlaczego w mrozie mają kebaba. Jak tak mają na ciepło, prawda? Albo może odgrzeją. Aha, oni mają okienko, no tak, oni się zamykają, dobra, okej. Okej, co tu, a dobra, tu nie można wejść, tylko pracownicy, ale dobra. Okej, zaczekam się na zamówienko. Jednak nie będzie sałatki, tylko kebab. Kebab z sałatką plus woda. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, no i życzę miłego dnia. Dziękuję nawzajem. Do widzenia, do widzenia, dobra, okej. Myślę, że jeszcze sobie pochodzimy trochę. Może kupimy jakieś pamiątki. I tak, co jeszcze miałem zrobić, bo już zapomniałem. Kurde, zapomniałem już. A, odwiedzić szpital, no to tak już w sumie koło 12, bo jest w pół do 12. Dobrze. Dobra, skończyłem już dojeść kebaba z sałatą. Usiadłem sobie na tym miejscu. W sumie już będzie 12 za chwilę. Ale dobra, weźmy moją torebeczkę i sobie odwiedźmy szpital. Niestety musiałem przejść przez jezdnię, ponieważ no, nie było tutaj przejścia dla pieszych. No szkoda. A tu już widzę, że tu już nie będzie Katowic. Ale dobra, okej. Okay. Weźmy do szpitalu. Weźmy do szpitala. O. Zamknięte? O, dobra, ty, zarąbiste wejście nawet. Ale dobra, okej, dobra, co tutaj mamy? Aha, tutaj tylko personeli. Dla personeli. Dobra, może tutaj coś, o, na przykład, o, no super. Dobra, tu, co tutaj mamy? Aha, dobra, okej, odwiedźmy na razie szpital. Tylko widać, że wszystkie drzwi prawie są dla personelu. Tylko, czemu tutaj nie ma zapełnionych? Jak oni ratują ludziom życie? Ja nie rozumiem. Ale teraz jeszcze sobie trochę pochodzę i już może... Nie wiem. Jeszcze sobie coś tam poodwiedzam i już może pójdziemy do autka. I tyle. Dobrze, natomiast już wracam do auta. Kupiłem sobie hot doga, jakbyście nie wiedzieli. Oczywiście hot dog dla ciebie, proszę bardzo, widzu, jak oglądasz to. Tak. Myślę, że tak, pojedziemy sobie już do Kielc, bo już jest 16, prawda, więc dość tak, tak już po 18 będziemy. Dobra, zamkniemy sobie drzwi, światełka i jedziemy. Dobra, okej, to już widzimy się, jak już będę już w województwie świętokrzyskim. W ogóle przed chwilą były bardzo duże korki, więc no, już jest 18 w sumie. Chciałbym wam powiedzieć, co byście chcieli jeszcze zobaczyć na moim kanale, jakie gry z Robloxa bym nagrał, na przykład tego typu jak na przykład Obi,
Czy tam Tykon, czy tam Simulator, to możecie mi napisać to w komentarzu. Dobra, okej, skręcimy se, bo już mamy 18.07. 18.07 mamy. Dobra, okej, dobra, teraz podjedziemy do domku. Do domku sobie pojedziemy. No i już w sumie prawie jesteśmy. Tylko trzeba wyjechać jakoś. Dobra, okej. Tutaj ustąp pierwszeństwa, dobra, okej. Ustąpiliśmy, chociaż. Dobra, tutaj ograniczenie prędkości mamy do 55 nawet. Dobra, ale w sumie Kielce to w sumie też takie niezłe miasto, bym powiedział. Nie wiem, jak wy sądzicie, bo tutaj mamy nawet Walmarta, a tam w Katowicach nie widziałem, ale nie musi być w każdym mieście Walmart. Dobra, okej. No to co? Idziemy do hotelu, do pokoju i co? No i co, w sumie teraz pójdziemy teraz do domciu. Dobrze, natomiast już jestem w swoim pokoju. Wezmę kartę, prawda? Za chwilkę może jeszcze coś sobie porobię na komputerku moim, zainstaluję sobie system. Tutaj oczywiście będzie mój komputerek i sobie krzesełko wezmę. Tutaj mamy krzesełka, prawda? No i co? Myślę, że to tyle z naszego odcinka. Włączę sobie telewizorek na chwilę. No i co? Myślę, że to już tyle z odcinka. Zostawcie suba i lajka, ponieważ jak dobijecie 200 subów albo 100 lajków pod tym filmem, co rujnuje klasę, to będzie jeszcze taka powtórka, ale zrobimy tak, że kupimy, żeby wszyscy na tym serwerze, w sumie jakby presentation class czy coś takiego, żeby 10 razy wykonali wszystkie czynności wszyscy w grze. No, czyli w sumie w serwerze. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. No i co? Myślę, że miłego dnia. No i życzę wesołego nowego roku. No i myślę, że to tyle. Pa!